Śladyni, a my cebygruj wnu, a kładę do nas oni syt, majer, gimrak i nedrzych. Opowiemy wam o ich podobieństwach, następnie pokażemy wam, jak wygląda list. Bydde darlith yn parhau i nawr, ond os bydd cwestiwn gyda chi neu os byddwch chi eisiau dysgu mwy, rydyn ni'n i'ch annog chi i aros gyda ni yn hwy, ond yn anffodus, nid yma. Lekcja będzie trwała w dniu, ale jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania lub będzie chciał się nauczyć czegoś więcej, to zachęcamy do zostania z nami tutaj. Ja nazywam się... Tutaj. Ja nazywam się Arek, to jest Agnieszka. To ja. Tak więc... Bardzo serdeckie imię. Japońskie. Tak, Erer jest hańskie. Ale zaczynając, to walijski, żeby język Erków, to jest tytuł prelekcji, czyli po walijsku. I ogólnie to, zresztą jak wiecie, czytaliście opis, będziemy mówić przede wszystkim o walijskim, ale porównamy go również do Sindarinu, do języka stworzonego przez Tolkiena. Ale tylko fonetycznie. Tylko jeżeli chodzi o dźwięki. Nie będziemy was uczyć znaczeń, jakichś słów w Sindarinie, będziemy tylko i wyłącznie mówić o walijskim. Będziemy was uczyć walijskiego. Ale, jak coś tam się dowiecie, tak naprawdę, jeżeli nauczymy was dźwięków walijskich, to będziecie w stanie czytać wszystko, co jest w Sindarinie. Nie, oczywiście nie mówimy tutaj o Tengwarze. Tengwar nie jest tym, czego będziemy was uczyć, to nie jest do końca... Tengwar i Sindarin nie są jednoznaczne, ale zresztą to większość z was na pewno wie. Tutaj po lewej stronie mamy... zapis, prawdopodobnie niewiele z tego widać, jest pewnie za jasno, zapis średnia walijskiego poematu prawdopodobnie, bo to jest Sybrenelin, a tam są języczna poezja. O, dzięki. A po prawej stronie mamy zapis Tengwarza. Czyli... No, teraz tak na wstęp puścimy wam Tolkiena, czytającego Albert Tilfoniel w Sindarinie. I żebyście zobaczyli, jak w sumie... Jak brzmi Sindarin, a jak brzmi walijski? Ar el berethlil foniel, sidivren penamiriel o menel aglar elenath, na hajred palandiriel o galaz remmin enorath, fanuilos lelinathon nevai. Mamy po tej stronie jest... trochę się rozwaliło, ale już nie chcę. Po tej stronie jest zapisane tak, jak jest rzeczywiście w Sindarinie, a po tej stronie jest zapis zmieniony na walijską ortografię. Tak jakby po prostu się czytało po walijsku, używając wszystkich dźwięków walijskich. Ciekawostka jest taka, że z tego zapisu, które mamy w Władcy Pierścieni, tam są wszystko podane, policzam, ile jest różnic. Jest dokładnie 12 różnic w zapisie, jeżeli chodzi pomiędzy walijskimi dźwiękami i Sindarinami. Zapisuję to tylko na łacińskim. Tak, a teraz dla porównania chcieliśmy wam puścić coś, ale w takim razie nie za bardzo się uda, to możemy znowu przeczytać. To jest wiersz walijski, Kotli Jaif, czyli macie tłumaczenie po drugiej stronie, mniej więcej to znaczy. Są dwie strofy tego wiersza. Kotli Jaif, a Kotli Irdas, Kotli Awem, Kotli Bardas, Kotli Koron Aelken Deithas, a Knisle, Kaj Bratja i Was. Kosir heine alawon persain, kosir korain dias bedain, kosir kaner delen guerain, a knisle kaile kleber brain. Czyli... Właśnie w ogóle z góry wszystkich, ja nie mówię polskiej góry, w walijskim występuje polskie ry. I teraz przechodzimy do tego, to... Ogólnie to, jeżeli ktoś jest lingwistą, to kojarzy na pewno tę tabelkę. Jeżeli nie jest lingwistą, nie musi się tym przejmować i kompletnie nie jest mu to do życia potrzebne. Ale dla nas... my to lubimy. Dźwięki. Dokładnie. My to lubimy, dla nas będzie łatwiej przejść przez te dziwne walijskie... Przecież nie dziwne, jak i dziwne walijskie dźwięki. Ogólnie to zaczynając od góry, to w walijskich są takie dźwięki jak py, czyli po prostu py, zapisywane tak. Jest by, zadziwiające. Jest ty, dy, ky, gy. To są normalne dźwięki, dokładnie tak samo jak w polskim. Znaczy praktycznie, ale... Dostatecznie blisko. Tak. Fy, jest fy, dźwięk fy, jest zapisywane przez dwa f. Macie większość rzeczy,
praktycznie wszystko macie na handoutach. Nawet, na handoucie na samej górze macie napisany alfabet walijski. Więc po prostu spójrzcie też na handouty. I to jest to jest polskie f, ale zapisywane przez dwa f. A w, czyli polskie w, dźwięk w, jest zapisywany przez jedno f po walijsku. Czy dż? Tak. Dalej jest czy dż, czyli polskie czy dż. One w sumie są rzadko używane. Głównie w zapożyczeniach. I to jest czy dż to będzie ty i dy i głównie. Ale te, naprawdę te dźwięki są bardzo rzadkie i głównie w zapożyczeniach z angielskiego. Na przykład, no nie wiem, w słowie diabeł, dziaul. I, a, w, l, na przykład. Tak przykładowo. Następnie mamy... Tydy, to są dźwięki, których w polskim nie mamy, są w angielskim. To jest angielskie TH. Jak mamy w słowie... Na przykład, no nie wiem, trzy, to jest three. I to jest zapisywane przez TH. Dokładnie tak jak w angielskim. Tyle, że to jest ten dźwięk jak we three, a nie jak na przykład that. Bo ten dźwięk drugi, that, jest zapisywany w walijskim przez 2D. Tak, no i ogólnie to są te następne dźwięki, czyli th i wy. I to jest th i dd. Tak się zapisuje, a dźwięk to jest th to th, dd to w. Wkładamy język między zęby i próbujemy dać siebie dźwięk. Tak. W skrócie. Następnie mamy s. Nic dziwnego z s. S jest zapisywane przez s. Zaskakujące. Tak. Potem mamy... Tak. Tamten kwadracik, w którym powinien być symbol, to jest szy. Nie ma symbol. Dobra. To ogólnie to symbol powinien być taki, ale go nie ma, ale to jest nieważne. Szy zapisuje się przez SI. I... w sumie teraz to szy. Tak więc, no i dalej jest dźwięki, które są ważne dla walijskiego, te dwa następne, to jest ch i hy, czyli różnica, tak, jest zwykłe angielskie h, czyli zapisywane przez zwykłe h. Polecałeś, ktoś przepisze, że ma ogonek. Dobra, nie ma ogonka, pamiętajcie, nie ma ogonka, jest po prostu zwykłe, ładne, bardzo ładne, je przepiszę, h, i to jest zwykłe h, znaczy jak w angielskim. To nie jest polskie h, bo jeżeli będziecie mówić polskie h, to Walijczycy raczej zrozumieją ch, mimo że ono jest dużo mocniejsze. Ale, bo fonetycznie jest bardzo bliskie temu ch. Najłatwiej jest mówić, albo sobie skojarzyć, jakbyście chcieli splunąć, albo po prostu wzmocnić nasze polskie ch. To jest w tym samym miejscu. Dokładnie. Tak, i zapisuje się ono przez ch, to nam wyjdzie. Ch. Przez CH się zapisuje i to jest ch. Tak, następnie... Ten znaczek... To znaczek to jest najpiękniejszy dźwięk języka walijskiego, którego nie doświadczycie praktycznie w żadnym języku innym, którego się uczycie. No chyba, że uczycie się jakichś indiańskich języków. Wtedy jak ktoś się uczy jakiegoś indyjskiego języka, to niech podniesie rękę. Okej, nie ma. Last rock, tak, dokładnie. No to w takim razie zaczniemy nasze kochane esz. Czyli... symbol fonetyczny to jest taki, zapisuje się przez dwa ly. Jest to dźwięk, który mógł być najłatwiej przepadając język tak jak naszego ly i po prostu dmuchając. Spróbujcie. Dokładnie tak. Dokładnie, to jest takie... To jest dokładnie ten dźwięk. Nie radzi się wymagać z gumą w buzi. Można się pozbyć. No prawie, tylko że to L jest bardziej takie... To L jest bardziej... Bo ślimak to osobno się wymaga. Tak jakby połączyć, to będzie podobny. Będzie podobny dźwięk. To jest po prostu... Ślimak, tak? Ślimak. Macie ślimaka. Po walijsku zapisanego. Ślimak. Tak, no to może chwilę poćwiczycie. Esz. Bardzo ładnie. Ślicznie. Tak więc. Już możecie mówić po walijsku, bo to jest najtrudniejsze. Super. Super, tak, dokładnie.
Na same dźwięki to jest... R, polskie ry. Takie mocne rr. Nie ry, nie ry, tylko ry. Polskie nasze, zwykłe sowieckie. Bardzo ładne. No to to. Jak ktoś nie umie, to może robić ry. Ale tak. To jest ten drugi symbol, a ten poprzedzający go symbol to jest on jest zapisywany przez RH i jest wymawiany. To jest po prostu ubezdźwięczona wersja ry. Czyli zamiast, jeżeli mówicie ry, to po prostu nie dajecie takiej mocy, no, nie dajecie takiej mocy temu dźwiękowi, tylko no, dźwięku, dokładnie. Pomijacie dźwięczność. Czyli. Dokładnie, jak szeptam, to się odpracuje. Dokładnie. Spróbujcie. Dokładnie. Nie słyszałam żadnego dźwięcznego. Nie słyszałem ry, więc jest dobrze. Jakbyś się chciał naśladować mruczenie kota? Troszkę. No może, nie wiem. Nie wiem w sumie, nie naśladowałem nigdy mruczenia kota, ale za to muszę się walizkiego, więc... To, o czym można pomyśleć, mówiąc ten dźwięk, jeżeli ktoś przypadkiem będzie miał problem, to, że to jest... Hy i potem ry. Takie, ale bardzo delikatne hy, czy takie hry. Jeżeli bardzo chcecie. Jeżeli macie naprawdę wielki problem z tak zwanym, no. Okej, potem jest ly. Ly jest nudne, ly jest zapisane. Ly jest normalne. Potem jest e. Tymi znaczkami w nawiasie się w sumie nie przejmujcie, bo teraz nie są potrzebne i nie są one tak naprawdę ważne, bo... Ale nieważne zresztą, nie będziemy się w to teraz... Bo nam się zrobi z tego wykład fonetyczny. Dokładnie, a tego nie chcemy. Jest M jest takie samo, N jest takie samo. A ostatni dźwięk w tej przedostatniej linijce to jest N. Jest na przykład zapisywane przez NG. NG. I na przykład jest to w polskim słowie bank. Przynajmniej większość osób mówi bank. Bo nie mówimy bank, nie mówimy bank przez N, tylko mimo wszystko, mimo że mamy napisane... Nie. Okej, okay, dobra. No, dlatego mówię, że większość... O, dokładnie. Czyli powinno być bank. Jest po prostu tam... Znaczy, po polsku tego nie słychać tak bardzo. Bo nie przedłużamy, ale to jest rzeczywiście... To jest going, swimming... Tak, dokładnie. To jest NG w angielskim. To jest dokładnie NG w angielskim. Następnie mamy... Tak, symbol fonetyczny wy to jest ły. Nasze ły. Tak, i zapisywany jest przez... W, aczkolwiek tutaj trzeba zauważyć, że W w walijskim jest również... Głównie. Samogłoską. Jest czytane jak U. U. Czyli jeżeli jest pomiędzy dwiema samogłoskami, wtedy jest W. Dlatego naprawdę nie dziwcie się, jeżeli macie słowa walijskie w stylu... Cywy-rywy. Jeżeli macie cywy-rywy, to się nie... To jest najważniejsze. Kuru, to jest bardzo ważne. Pamiętajcie to słowo, bo to jest piwo. Jej! Myślę, że na kuru pisze się cywy-rywy. Dlatego, jeżeli macie... Jak to zapisnie w ogóle? No to zobaczcie, że jak macie W, to niekoniecznie jest wy, więc ani ły nawet. Tak, mamy J. I J... Wymawia się J. Ale nie zapisuje się jako J. To jest przede wszystkim jako Y czasami, albo jako I. I zwykle między samogłoskami. I tutaj ten zielony kwadracik. To powinno być... Odwrócone W. Tak. I tak. Ważna rzecz. Widzicie te wszystkie niebieskie symbole? Niebieskie symbole są wspólne dla Sindarinu i walijskiego. Czerwone są tylko w walijskim, a zielony jest tylko w Sindarinie. Czyli zauważcie, jak się różni wymowa Sindarinu od walijskiego. Bardzo? No tak nie. Chyba. Przynajmniej mi się tak wydaje, że nie. Ale ten dźwięk zresztą nie wziął się z... Sindarinie nie jest tak po prostu z kosmosu. Nie przyleciał sobie z jakiejś planety. Też przyszedł z Walii, ponieważ w walijskim, w średniowalijskim dalej istniał i było to ły. Ły. Takie jakby, prawie jak hy i ły połączone. Chły. I zapisuje się to w Sindarinie jako WH. W Sindarinie to jest WH. Tak, czyli ogólnie to jest nasze porównanie Sindarinu i walijskiego i powiedzmy sobie szczerze, są bardzo podobne, jeżeli chodzi o wymowę. Bo w Sindarinie istnieje tylko jeden dźwięk, którego nie ma w walijskim, a w walijskim jest trochę więcej, co prawda. Dokładnie.
Tak więc, teraz przejdziemy... Na wszyscy czekali do warsztatów właściwych. Czyli dowiecie się, jak pluć i... Znaczy, w sumie pluć już umiecie. Pluć już umiecie, harchać już umiecie. Czyli ogólnie, alfabet walijski, tak jak zresztą przed chwilą mówiłem, przechodząc przez dźwięki, nie różni, różni się trochę od polskiego i tutaj mamy różnicę. Czytamy jak K, podejrzewam, że to jest dostatecznie proste. CH czytamy jak H. Widzimy, czytamy H. Dokładnie, widzimy H, czytamy H. DD to jest W, to już mówili. F, warto pamiętać, że to jest W. Pojedyncze F to jest W, podwójne F to jest F. NG jako N, to jest wszystkie dwuznaki tutaj to są pojedyncze litery. Tak, czyli jak na przykład będziecie robić krzyżówkę, jakbyście robili krzyżówkę, to pamiętajcie, że jak macie, nie wiem, dziwne słowo, które składa się z, nie wiem, LL, DD, jeszcze NG i jeszcze może dorzućmy TH, no to to wszystko, to są cztery, to są tak jakby cztery pola. Nie osiem. Bo oni to liczą jako litera, mimo że to są dwuznaki. Kontynuując, no to mamy H. L, nasz ulubiony, pływający dźwięk. Jeszcze raz, temu słyszycie E. Pięknie. Teraz mamy PH, czyli F, czyli tak samo jak FF. Tak. Czyli... Tutaj niestety nie ma kropeczki pod spodem. Tak, powinna być kropka. TH, czyli... F. U. Nasze U tur, to jest tak. I. Czyli jak macie słowo... I H. O. Mamy dużo papieru. Ichel. Jak macie słowo ichel, no to, to właśnie, to nie jest uchel, to nie jest uchel. Jakby było uchel, to by było przez W. Napisze. Wiemy, to jest walijski. To jest walijski, czyli macie u, czytacie i. Macie u, czytacie i. Czyli, dokładnie, czyli to jest taka zasada, którą naprawdę trzeba pamiętać, bo no, różnice są trochę duże, prawda? No i W. No i tak samo tutaj. W, macie W, czytacie U. Kuru. Pamiętajcie, piwo. Jak będziecie w Walii, to poproście o piwo. A nie mówcie sobie ryby, nie zrozumieją was. I macie Y, który jest takim fajnym... Jeżeli znajdują się tu filolodzy, to pewnie znają taki fajny dźwięk jak szła. Wszyscy angliści kochają szłę, przynajmniej angliści, jeżeli nie inni. Jeżeli nie wszyscy filologowie. Dokładnie, bo szła jest fajna. Ale mniej więcej to jest dźwięk pomiędzy dźwiękami, brzmi... Takie po prostu, wiecie, jak chcecie bardzo zestresować tą szłę, no to robicie... I to jest właśnie nasza szła. I to jest Y w walijskim. Dobra, ogólnie to, jak zresztą wiadomo, w każdym języku są dwuznaki, które się nie trzymają zasad. Bo oczywiście w walijskim jest więcej takich przypadków. Przypadków, gdzie są dwie litery, które się po prostu czyta trochę inaczej, ale jest to bardzo bliskie. Jak macie AI, no to jakbyście to przeczytali? AI, tak? I to jest dość logiczne. Ale kiedy macie AE, to już nie jest dość takie logiczne, żeby przeczytać to AI. Tudzież jak macie AU, to też nie do końca się pamięta, że U jest, że U to jest I. Tak samo jest z EU, żebyście pamiętali, czyli EI. OE, czyli OI. Jak w angielskim BOY. I WY, które się czyta UJ. Tak, są bardzo ciekawe słowa, które jeżeli doda się H na początku. Tak, to jest UJ. No i jest później. Jeszcze... Tak, to będzie później. W sensie później, w sensie słowo aha, później. Tak, słowo później. Oj. Tak, właśnie to zresztą słyszałem reakcję na samym początku. To było dokładnie to słowo. Dokładnie. I, no i jest jeszcze iwy, czyli iu, czyli takie... I takie wysokie, takie, w sumie to jest angielskie, krótkie i potem ły. Ale jak powiecie, nie wiem, jak powiecie you, to też będziecie zrozumieni, powiedzmy. Powiedzmy. Nikt już po prostu nie zrozumie. Okej, okay. Teraz podstawowe wyrażenie, które macie na handoutach, tak? Poza ostatnim, więc ostatnie sobie dopiszcie. Tak, piękne, nie? Wszyscy się boją. Czyli zacznijmy od tego, że teraz już byśmy nie powiedzieli boreda, ale boreda to jest... Poranek dobry. Dzień dobry, rano. Tak.
polsku się nie mówi dzień dobry rano, ale większość, w sumie w dużej ilości krajów się rzeczywiście mówi. Czyli Boreda to jest... Może powtórzcie. Boreda. Dokładnie, bardzo jest. Jest Prynhaunda, czyli dzień dobry po godzinie 12. Ja używam najczęściej formy skróconej Pnanda. Też jest poprawne. Skracają w ten sposób. Bo... Dobra. Ja jeszcze z drugiej strony są wszystko. Trudno. Ale z drugiej strony mogę. Pnaunda, to jest pyny, a wyny. Pnaunda. Tak, a jeżeli chcesz się przywitać bez mówienia rano, tudzież... Po południu, no nie wiem, jak to po polsku ładniej by to było przetłumaczyć. To mówicie szumaj, czyli cześć. I macie to będzie naszego i wymy ae. Wiem, że to wygląda dziwnie i że to się czyta szu maj, ale tak się to czyta. No tu macie szy, tu macie u, tu macie my, a tu macie aj. Jak my zresztą pamiętamy, że ae nie czyta się ae, tylko czyta się aj. Słyszę tutaj irlandzki. Nie, irlandzkiego nie będziemy komentować. Nie dzisiaj. Nie. Tak, jeżeli chcemy powiedzieć dobry wieczór, to mówimy... Noswaith da. Czyli zaczynają się... Noswaith da. Noswaith da. Tak. Jeżeli chcemy się pożegnać i powiedzieć dobranoc, to mówimy nos da, czyli noc dobra. Nos da. Jeżeli chcemy... Tak, a jeżeli chcemy się po prostu pożegnać z kimś, bo skończyło się spotkanie, no to powiemy bardzo fajne słowo. Hwyl. Hwyl. Czyli to jest tak jakby trochę no, później plus ly. Później mamy ly. Tak, a zabawne jest to, że Walijczycy w sumie nie mówią sobie cześć, tylko mówią fan. Kiedy się żegnają? Mówią zabawa. Wiecie, jak wychodzi od kogoś, to mówicie fan, zabawa. Czyli zabawa, idziemy sobie. Tak. I ostatnie słowo jest to dziękuję, ponieważ wypada to kogoś podziękować. Przyniósł nam piwo. I wtedy mówimy mu dioch. Tego L nie ma, tak? Jest dziąg. Tam jest delikatne L. Dziolch. To nie jest dzioch, to jest dziolch. Bo dzioch to byłby o. O właśnie, przyniósł nam co? Przyniósł nam piwo, czy przyniósł nam coś do picia, czyli przyniósł nam... Dzioch. Czy przyniósł nam napitek. Tak, a drink. A teraz będzie fun? Nie, znaczy nie wychodźcie jeszcze, ale będzie fun. Bo... Miło mi cię poznać, to jest. Znaczy, w walijskim jest rozróżnienie między formalnym i nieformalnym ty, czyli takim u nas pani, pan, aczkolwiek my używamy... To jest bardziej coś jak na przykład we francuskim tu i vous, czyli na formalne ty używa się liczby mnogiej. Więc jeżeli chcemy powiedzieć miło mi cię poznać nieformalnie, to mówimy braw kurwa ty. No właśnie o to chodzi, że to jest po prostu kochane przez Polaków, no bo po walijsku zapisuje się to trochę dziwnie, ja wiem, ale to jest... Ale to znaczy spotkać, tudzież poznać. Kurwa, znaczy spotkać, tudzież poznać. Wzajemna reakcja na widok niektórych osób. Miło mi cię poznać. O, idziemy na spotkanie. Tak, a formalnie będzie braw kurwa chy. Braw kurwa chy. Jeżeli kogoś żeście spotkali, to czasem chcemy go zapytać, jak ma na imię. Czasami tylko. Zależy, co od niego chcemy. No jak spotkałaś, no to jak powiesz kurwa, no to nie wiem, czy znaczy. Ale dobra. Jest to Beth, Idi, Enu, Di. Beth, Idi, Di, Enu, Di. Enu to jest imię. Tak, Enu, Eny, Wy to jest imię. Beth to jest co?
Di to jest... To jest czasownik być. Czyli oni pytają, co jest twoje imię twoje. Okay. Co jest imię twoje twoje? Co jest twoje imię twoje? Dokładnie tak pytają o imię. Czyli Beth, Di, Dien, Di. Teraz nie. A jeżeli jesteście jeszcze, wiecie, na dystansie, czyli to nie był ten rodzaj spotkania, żebyście od razu mówili nieformalnie do kogoś, no to albo chcecie zapytać o grupy, jak się jak mają na imię, to mówicie Beth Edych Enochi. Czyli po prostu zmieniacie to Edych z apostrofem. To jest po prostu Edy Ich. Czyli tak samo jak mieliście ty, twoje, to znaczy twoje formalnie albo twoje w liczbie mnogiej, czyli wasze. Więc Beth Edych Enochi. Jeszcze raz. No puchajcie trochę. A jeżeli chcecie odpowiedzieć, przecież ta druga osoba chce odpowiedzieć, to mówi... Najpierw swoje imię, a później Edui. Na przykład. Agnieszka Edui. Arek Edui. To zwykły. Bartek Edui. Ma swoje. Beth Edich Enochi. Co? Marta. Nie odpowiedział. To jest smutne. Marta i Louis. Jej! Brawo! Dla kogoś. Dla Marty. Dla Marty. Tak, nie usłyszałem imienia, przepraszam. Jeszcze raz. Jeszcze raz niech ktoś powie. Marta i Louis. Super. Brawo Marta. Dziąch Marta. Dzięki Marta. Zabrzmiał jak śląskie dziąchy. Dobra, ale tak, chcemy się zapytać kogoś, gdzie mieszka. Bo było spotkanie i chcemy do kogoś paść. Ble. Albo nie. I mówimy ble, uczyn był. Mówimy ble, uczyn był. Czyli ble to jest gdzie, ujt to jest czasownik być, jako gdzie jesteś, ty, mieszkać. Gdzie jesteś ty mieszkać? Gdzie jesteś ty w mieszkaniu. Tak w sumie to w mieszkaniu. Czyli... Ty tam ciągle mieszkasz. Tak. Ble uczyn był. Ble uczyn był. Ble uczyn był. A jeżeli to było formalne spotkanie, tudzież pytamy więcej niż jedną osobę, to ble dychin był. A odpowiada się dwin był in Poznań na przykład. Nie mówię sobie. Tak, przejdziemy do rzeczy, które są dość śmieszne. Bo jak możecie zgadnąć, brzmią dość śmiesznie dla polskiego ucha. Na przykład... Wspomniane wcześniej, Rafkurzachi. Rafkurzachi. Miło mi cię poznać. Rafkurzachi. Rafkurzachi. Wyobraźcie sobie, zaczynaliśmy użyć się walijskiego i cały czas słyszeliśmy Rafkurzachi, Rafkurzachi, Rafkurzachi w dialogach. To byłoby dość zabawne. Tak, a teraz wyobraźcie sobie, że na przykład... Taką sytuację. Zrobiliście komuś kolację? Zrobiliście komuś kolację i mówicie, nie wiem, imię na przykład. Przykładowe imię. Jakiego imienia tu nie mamy? Bo nie chcemy kogoś obrazić. Nie będzie Radek. No tak mówi, na przykład zrobiliście Radkowi jedzenie, no kolację. No i mówicie... Postawiacie mu na stole i mówicie... Radek, to jest kolacja. Radku, to jest kolacja. U nas powinniśmy powiedzieć, ale... Radek, to jest dyma super. Radek, dyma super. Radek, dyma super. Oczywiście teoretycznie powinna być tam pauza, czyli Radek, dyma super, ale jak mówicie szybko i mówicie Radek, to jest kolacja, no to nie mówicie Radek, to jest kolacja, tylko mówicie Radek, to jest kolacja. Radek, dyma super. Tak, rzeczy z ciekawszych, czyli na przykład po walizku, ona jest najgłupsza, to jest my him dupa. A teraz będziemy ćwiczyć elf, bo wszyscy wiedzą, bo w ogóle, posłuchajcie, mroczne elfy, epickość i w ogóle ciemność, mrok i te wszystkie sprawy. Po walizku, elfy stełyś. Epickość, prawda? Elfy stełyś. Powiedzcie jeszcze raz.
To są mroczne, to jest mroczny elf. Mroczny elf to było echichlon kiedyś. Czyli ogólnie, już wiemy w jakim języku mówią mroczne elfy. Jeżeli... Aga, może tego. Jeżeli przypadkiem usłyszycie kiedyś Walijczyka, który wypowiada słowo mogą, może to oznacza, że wcale was nie wyzywa, tylko próbuje kupić marchewki. Czyli, znaczy może to również dobrze znaczyć, że mówi po angielsku i mówi do was moron. I wtedy rzeczywiście was wyzywa. Ale równie dobrze, może to po prostu być, że on chce marchewkę. Bo wali, no wiecie, po angielsku carrot, po nie wiem, carotte na przykład, po francusku, po, nie wiem, po niemiecku też jest carotten, tak? Coś na stylu. A po walizku moron. No, bardzo inne po polsku. Tak, bardzo. Rzeczy takie jak na przykład, o ile wypowiedziany sam chleb nie jest jakiś dziwny dla Polaka, o tyle, kiedy ktoś chce na przykład powiedzieć, że rzeczywiście chce ten chleb, no ten chleb, no tak chcecie powiedzieć że rzeczywiście, że ten, no to mówicie chleb. I mówicie bara, po walizku. Chleb to jest bara, czyli chleb to bara. Wesołych świąt. To niekoniecznie, nie dla każdego może to tak zabrzmieć, ale słyszałem historię, że na dole chlałem, brzmi jak na dole chlałem. Czyli jak śpiewacie, że we wish you a Merry Christmas, no to śpiewacie dymi na dole chlałem, czyli takie, no nie wiem, no na dole chlałem, no, fajne święta. A teraz przejdziemy szybko do czegoś, co zacytowaliśmy Geir van Erd, czyli słownictwo nerdów. Czyli ogólnie rzeczy, które przetłumaczyliśmy z, w sumie nie tylko z fantazy, ale tylko fantazy raczej nam się uda. Zacznijmy od Władcy Pierścieni, który, znaczy po polsku to jest nie przejdziesz, no ale to nie brzmi takie blisko jak you shall not pass. Wiecie, wszystko mówione. A po walijsku? Mam w sumie nadzieję, że Radek nam to powie. Dobra, Radek, powiedz to nam. Powiedz nam. Michałuch ben hebio. Teraz przetłumaczyliśmy, znaczy w sumie to Agnieszka przetłumaczyła, z pomocą... Poprawiła nam nasza nauczycielka Ałęski Jabłona. Brawa dla Ałęski. Macie tłumaczenie po prawej stronie, a Agnieszka przeczyta po walizku. Taj modwi eszys brenhinois odan ned. Sajt i gorach agluidi in najadaj main. Now i warwol ddyniol dynk hen wydol i warwom. Un yn arglwys tywys a rosedd dywys. Yn heilnas modw blegorwys gysgotion. Un fordw i yw rheoli os. Un fordw i yw darganfod. Un fordw i yw cynnys os ac un rhywmo yn y gwys. Yn heilnas modw blegorwys gysgotion. Tak to brzmi po walijsku. W języku elfów. Ogólnie to tak. Pewnie ludzie na sali, mam nadzieję, że grali w Baldur's Gate, gdzieś Brota Baldurana. I rzeczy takie jak przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Myślę, że niektórzy znają. Po walizku to by było Hrajdihi kaskich mynt, jak in mentro im line. Czyli takie inaczej, prawda? Tak trochę. Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać mintaja. Czyli no właśnie, widzicie? Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać mintaja. To jest walijska wersja. Nie zbiera się drużyna, tylko mintaja. Ale na przykład tekst Winthropa moja oberża jest czysta jak tyłeczek elfiej panny. To jest Maiden Havar Mor groju afenol echichles worwyn. Echichles to jest elfka. To jest es, bo echich... Wiecie, echich to jest elf. Echichlon to są elfy. A echichles... To jest elfka. Go elves! Tak, czyli powtarzamy teraz, tak? Elfy. To wiecie, jak będziecie ćwiczyć F, to możecie mówić elfy. Tudzież mamy jeszcze właśnie lepiej. Myślę, że mamy starczy czasu, ale już będę teraz. Okej, powiem. Tak. Ułożone zdanie. Ułożyliśmy zdanie na F. O, ale jest dość długie. I ciebie to było. I zaraz, najpierw je zapiszę. Aga, możesz coś mówić w czasie? No bo dobra, za chwilę.
To za chwilę zresztą. Może skończymy Beldora. Czyli tak, witajcie w moim sklepiku, nie wiem czy wszyscy znają, ale to było witajcie w moim sklepiku. Jeden z najbardziej irytujących tekstów z gry. Ewe. Cukry. Znaczy no, właśnie. Są takie Kroiso i Wyszop. Mińsk i Buj są... Mińsk i Bu są gotowi. Radek, teraz ty. Mają Mińsk, a Bu i Baros. Powinien sobie Radku się z przodu. No, tam miałeś robić bym. Voice acting. Jest jedno miejsce. Tak, ale dziecię Bala się przebudziło. Czas na kolejne eksperymenty. My plan ten bal, what defro? My name serial prawdion nesaw. Kto naraża się złodziejom cienia, ginie! Chuj by na akcyn, gurfulewi szladren keskodion, wetrzęga! Dobra, to teraz zanim przejdziemy do Diablo... Diabolo! Zanim przejdziemy do Diabolo 2, część druga. Czekaj, numer 2. Numer 2, tak, numer 2. To najpierw jeszcze chwilę Ech, bo Ech jest angielskiem. Oni... Aha, tak. Już pięknie nie spojrzę tak samo nawet po kolodówcową. Mówił po walizku może. Nic. Nie, ogólnie, no, nas uczono Ech na innym zdaniu, ale do tego czasu usprawniliśmy je trochę i dodaliśmy trochę więcej Ech. I ogólnie to zdanie znaczy takie dwa imiona walijskie. Ślinos, to jest żeńskie imię, i Llewelyn, to jest męskie imię. I Ślinos spalili brzydką bibliotekę. Llanelli, to jest miejsce w Walii. Czyli ogólnie Lloskow, Llewelyna Ślinos, in Llyfrgell, Hyll, in Llanelli. Czyli jaka jest reakcja, bo jak usłyszycie Lloskow, Lloskow, Llewelyna Ślinos, in Llyfrgell, Hyll, in Llanelli. Może na pochodzenie walizkie. Dobra, a teraz Radziu, oddajemy ci na chwilę głos. Tylko na chwilę, sorry. Diabolo 3. Maja Arnaf Angen Aschlewel. Aschlewel. Za mało man. Dim digon obana. Zaraz w sumie wytłumaczymy, jeżeli starczy nam czasu, to chwilę możemy wytłumaczyć, czemu jest wana, a nie mana. Bo to jest zadziwiające. Pewnie większość się zdziwiła, czemu nie jest mana po prostu. To jest takie proste. No bo zabyłoby za prosto. To jest jedna opcja, a druga to jest po prostu takiego, że języki znaczki mają coś takiego jak mutacje. Wiem, fajnie brzmi. I ogólnie chodzi o to, że niektóre dźwięki zmieniają się w inne. Czyli na przykład my zmienia się w wy w pewnych sytuacjach. I na przykład tutaj jest o, które powoduje mutację i dlatego mamy wana. Ale wracając do Diabolo... Nie idę na drę. Nie, w mieście. Istyda Agulanda. Zostań. To ci wyszło. Tak, przetłumaczyliśmy kawałek z pieśni Lodu i Ognia, czyli Kaneria Artan. Na przykład, zresztą większość osób... Znaczy ja na przykład kojarzę bardziej angielskie odpowiedniki niżeli polskie. Czyli na przykład po polsku to jest W grze o tron zwycięża się albo umiera. Nie ma ziemi niczej. Nie będę nikomu spoilerować, ale większość chyba zna ten tekst. Kto powiedział i do kogo? Nie? Nie będziemy spoilerować. Nie będziemy spoilerować. Panelechin chware gemy gorsewe, rynchin emich, neirdechin trendy. To jest dym cier kanon. Następnie... Winter is coming. Winter is coming. To chyba wszyscy znają. Bethau with Gaia. Słuchajcie mojego ryku, Lannisterowie. Tlyłuch win Rio.
niezachwiani, nieugięci, niezłomni. Achruka hejeth anghredik. Ogień i krew. Tam gwaid. Rodzina, honor. Rodzina, obowiązek, honor. Rud tali. Tejli. Dlestwith irwas. Irdas w ogóle bardzo fajne słowo. Irdas bardzo fajne słowo, tak. Jeden nasz ulubiony. Tak, mamy tutaj kawałek... Cieszę się, że jest reakcja. I used to be an adventurer like you. Veneczkę na arcym in the knee. Arveron wodr an tir jaif fel ti. Ond wedyn derbyniais i'r saith in the glein. In the glein. Skyrim. I used to be an adventurer. W sumie to by było na końcu, ile mam czasu? Zostało nam 7 minut. Czy są jakieś pytania? Tak, to może najpierw pytania. Czy są jakieś pytania inne niż u nas z tej strony? Czy na przykład takie standardowe słowa jak komputer na przykład? Nie, w ogóle nie są angielskie. Czy na przykład komputer to jest... Kwebriadier, to jest w dosłownym tłumaczeniu to jest maszyna licząca, czyli jak komputer, jak komputer ale mają tylko, że swoje słowa. Nie jest tylko... I oni trochę jak na co dzień, nie mam wiedzy, że angielski jest. Proszę podać po angielsku. Jeżeli jesteśmy przy Skyrimie, to jak powiedzieć na Skyrimie? Kurwa, smoki! Smok to jest drake. A czy smoki są drake? Smok to są drake, ale na kurwiam nie wiem jak jest. Sorry, nie mogę ci wytłumaczyć na kurwiam smok. Na tej fajnej stacji kolejowej. O Boże, nie! O nie, chyba wiem, która to stacja, to jest taką... Ale to wszystko... Standard pociągów i wybierek mądrowością to jest ile go by goch, tak? Dobra, mogę zapisać, jak bardzo chcecie. To są jakieś inne pytania, Adolf. Jak jest wódka, skoro mamy pić piwo? Jak jest w waszym języku złóż kartkę na pół? Tylko chypaper i wełn i dujran. Czyli dwie części, czyli złóż papier, znaczy kartkę papieru w dwie części. Za chwilę, tylko najpierw szlam, daj później jest ważniejsze. Przykro nam. Jeszcze jakieś pytania z sali? Ktoś chce się może, nie wiem, dowiedzieć czegoś więcej o... Ja mam jakieś... Tak. Tak, dokładnie tak. To jest dokładnie długa samogłoska. Szanwar, puść gwęgysz, gogerych, gwędrobuś, szlam, zilio, Goch. To jest jedno słowo, naprawdę. To jest naprawdę... O Boże! To jest nazwa miejscowości. Oznacza coś tam jakiś kościół świętej Marii przy jakimś jeziorku, przy czymś tak dalej. To jest takie... To jest przy wirze wodnym koło Czerwonej Skały. Czyli ogólnie oni bardzo chcieli coś nazwać... No dokładnie. I to jest rzeczywiście, tam nic nie ma tak naprawdę, ale jest fajnie, bo jest znak, który jest bardzo długi. Bo to ma 50, z tego dokumentu 58 liter. Jak komuś się chce, to niech sobie policzy. Hlandvair, puś, gwengysh, gogerych, gwendrobysh, szlantesylje gogogoch. A bez przerw? I wszyscy z tego słyszeli. Szlantesylje gogogoch. Jej! Wszyscy z tego słyszeli gogogoch. I jeszcze szlam. Może. Ja się zmieniam. To tak, jeszcze jakieś pytania, czy... No bo jeżeli chcecie, to możemy przez 5 minut coś jeszcze... Możemy wam jeszcze pokazać inne teksty, które są na przykład na handoutach. Bo... Przysięgę nocnej straży. Nocnej straży? Mogę wam przeczytać, ponieważ przetłumaczyłam również Przysięgę straży nocnej właśnie z pieśni Lodu i Ognia. I mogę wam ją przeczytać, jest na handoutie, jeżeli ktoś chce, można się jej nauczyć, jak komuś się bardzo podoba. Noswylia, aknał dechea ben welwa. Niechaj ziwedi, jed wymarłolajt. Niechemra uraeg na meditir, na sadogi plant. Niuiska grona, inak enis gogodiant. Beda wiu amaru ur zęgwajt. Kledes init tyweszluch idui. Gwyliur armeriaj idui. Tam syn szoskir oirwel idui. Argola syn kerchiwał. I korn syn defrok iskwyr. I darian syn amatis senter nas din. A dewa wymyłyd am balchder i gwylwa nos, i nos hon a fob nos arach. Tak. W takim razie jeszcze na zakończenie skończymy dwujęzycznie. Tak, bardzo przepraszam, nie nauczyłam się na pamięć zakończenia.
Wiem, bardzo przepraszam. Mae hen bryd i ni offen, felly dyma ni. Dyn ni'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r ddarlith. Un obeithio ddiw chi ddim yn diwedd o'ch antur gyda Chymraeg. Czyli czas nas goni. Czas nas goni. Bardzo, mamy nadzieję, że podobała się wam prelekcja i że to nie, koniec że to nie jest koniec waszej przygody z językiem walijskim. Os dych eisiau dysgu mwy, achos gyda ni oherwydd bydd rhaid i ni darganfod y lle arall i fod. Czyli jeżeli ktoś ma ochotę się czegoś więcej nauczyć, to zapraszamy. Tylko, że nie tutaj, bo oczywiście jest na to lekcja. Ale jak ktoś ma jakieś pytania albo chce się uczyć walijskiego, to jak najbardziej do nas. Jakieś pytania?